Witajcie moi drodzy, z tej strony Piotr. Dzisiaj mamy wideo golenie, które obiecałem zrobić w piątek, niestety nie wyszło, zabrakło czasu, a jak wiadomo, robić coś na szybko to nie po mojemu, a jest dzisiaj co zaprezentować, jest to nowa maszyna, ale najpierw przejdę do rzeczy, czym się będę golił. Także dzisiaj mam mydełko Clubmana, które polecam każdemu. Jest bardzo dobre. Pędzelek Yaki, 24 mm syntetyk. Żyletki Astra. I ona, cała na srebrno. Maszyna Razorock, wyprodukowana przez firmę Razorock w Kanadzie. Jest to Game Changer 68P. I powiem szczerze, najlepsza maszyna, jaką dotychczas, jaką się spotkałem, najdokładniej wykonana. Można powiedzieć, takie małe arcydzieło. Jest ona wybijana z jednego bloku, ta głowica metalu. Goli naprawdę jak rasowa. I cóż, przejdźmy do golenia. Więc zaraz dwudniowy. Rozpakuję mydełko, trzymam je jeszcze w oryginalnym opakowaniu. Choć zostało mi go już niewiele. To bardzo lubię do niego wracać. Zejdę na dół, będziemy kręcić. Jak widzicie, zbliżam pędzel. Zaczęły się jesienne pogody, a z tym zaczęły się jesienne chrypki, jak słyszycie. No ale nic. Cóż, maszynę sobie muszę tutaj przygotować. Mydełko jest. Nabieram bezpośrednio z tygla, bo tak jak widzicie, jestem już za połową, więc już nie ma co się z tym szczypać, z tym mydełkiem. Także a mydełko jest naprawdę wydajne, choć jest bardzo małe, bo ma tylko 59 gramów, ale myślę, że jest warte swej ceny. Jak widzieliście już kiedyś, wyrabiałem z niego pianę i wychodziła naprawdę świetna. Jest ono z masłem shea, więc bardzo dobrze wpływa na moją skórę. A co za tym idzie, działa nawilżająco, nie powoduje podrażnień, nie przesusza mi skóry, jest naprawdę spoko. I tak jak widzicie, momentalnie zaczęło się dziać. Odrobinę wody. Z tego wychodzi nam naprawdę mokra piana, mokra w sensie kremowa, nie taka jak ostatnio z Michelsa, sucha i wysuszająca skórę. Tutaj mamy do czynienia całkiem z czym innym.
Dzisiaj troszeczkę później wideo też, bo dosyć późno wróciłem z pracy. Jestem już lekko zmęczony, ale do golenia to zawsze jest. Zawsze zbiorę się i zawsze coś pokręcę, także. I już mamy pianę wyrobioną. Tygielek zakręcam. Jeśli ktoś się jeszcze nie zdecydował, to uwierzcie mi na słowo. Bardzo dobry produkt. W bardzo dobrej cenie. Także podejdę do góry. Zbliżę twarz. Żyletki Astra. Dzisiaj trzecie podejście. Zobaczcie ta piana. Nie wiem, czy to widać dobrze. Ta piana jest po prostu. Jest gęsta, zgadza się. Ale nie tak gęsta, że brakuje jej wody. To po prostu też uważam, że nie ma co się szczypać z tym mydełkiem i nakładać za mało towaru, bo nie otrzymamy takiej piany. Ale tutaj zobaczcie, tu ta piana to jest coś, co ja uwielbiam. A do tego zapach prosty, mydlany, świeży, taki barbershopowy. Naprawdę. Gdzie mi tutaj kapnę, o? Zobaczcie. Już zmoczę maszynę. Podejście numer 3. Nie wiem, czy wszystko dobrze widać. Chyba tak. Zobaczcie, ta maszyna. Jadę nią bardzo powoli. Ona tnie. Tak dokładnie. Bez żadnego docisku, nie używając. Po prostu mega sprzęt. To jest coś, czego ja szukałem od dłuższego czasu i coś, co mi bardzo przypadło do gustu, jak ona przyszła. Naprawdę. Dokładność golenia i efekt golenia jest nieporównywalny z niczym innym, tak naprawdę. Jak na razie wszystkie inne maszynki, jakie mam, mogły się tak naprawdę schować. No zobaczcie, ta maszyna po prostu zbiera idealnie. Myślę, że jedno. Po pierwszym przejściu, jak się nią pierwszy raz oboliłem, to tak naprawdę nie miałem za bardzo co golić już na drugie przejście. Tak dokładnie goli. Jest to zapewne szczelina, jaka jest tutaj pomiędzy żyletką. Zobaczcie, wypłukiwanie jest bez problemu. Tu nie ma żadnego przypadku. Myślę, że to jest maszynka już naprawdę. Jak dla mnie na razie najlepsza z najlepszych, jaką posiadam.
która goli naprawdę efektywnie, to nie wiem, ja mi zabrakło słów po pierwszym goleniu. Tak naprawdę też nie miałem za bardzo czasu, żeby nagrać wam film z pierwszego golenia, bo się śpieszyłem. Się ogoliłem raz, dwa i uciekałem, ale wrażenie na mnie zrobiła piorunujące. Także jedziemy z drugim przejściem. Nie, powiem szczerze, to mydełko nie przestanie mnie zaskakiwać. Chyba już nigdy. Aż nasuwa się następujące pytanie, jak się skończy, czy kupię następny tygielek. Myślę, że tak. Myślę, że tutaj zasługuje to mydełko na to, by mieć je w swojej kolekcji. Ponieważ produkt naprawdę, można powiedzieć, nieporównywalnie dobry z innymi dłuższymi mydełkami. Jak widzicie, piana jak balsam, po prostu jak tak ostatnio widzieliście, goliłem się dużo droższym mydełkiem, a efekt był bardzo, bardzo kiepski w porównaniu do tego. Zresztą tak mi się wydaje, że na grupie naszej ten, kto ma to mydełko i wie, co ono potrafi, to może przekazać dalej. Ja tylko wam pokazuję. Zobaczcie, ona... Nie, tu jest po prostu brak słów. To, co ta maszyna robi, z jaką dokładnością ona nie goli. To po prostu to jest jakaś niewyobrażalny kosmos. Jak widzicie, jeszcze nie mam tak pewnej ręki. Jadę pomału, żeby się nie przegolić. Ani bez docisku. Bo jeszcze tak dokładnie nie wyczułem tej maszyny. Ale przyznaję, jest bardzo delikatna. A co za tym idzie? Goli jak cholera. Po prostu. Jak sama nazwa wskazuje, game changer. Zmieniacz gry. I tutaj on zmienia układ gry. Po prostu wywraca wszystko do góry nogami. Myślę, że kto raz spróbował tej maszyny, nie będzie żałował i nie wróci już chyba do niczego innego. U mnie się tak szybko nie zapowiada, żebym wrócił do innych maszynek. Inaczej, od czasu do czasu się ogolę, ale dla porównania, dla jakiegoś sprawdzenia. Ale jeśli ktoś z was jest w stanie dostać tą maszynę, przywołam się. Delikatna poprawka, bo widzę, że kłaki stoją, a tak to tak naprawdę zobaczcie już, no nie mam co golić. A dwa, że skórka po tym mydełku reaguje, moja skóra przede wszystkim reaguje bardzo dobrze, więc nie pozostaje nic innego jak nałożyć sobie, zmyć na twarz.
warciu jest idealnie. Zbieram to, co zostało w pędzlu, a zostało jeszcze tego sporo. Chociaż widzieliście, że produktu wziąłem naprawdę mało. Myślę, że dla mnie na dwa przejścia więcej nie potrzeba. Jak zawsze robię taki. Nakładam sobie resztkę tej piany, która zostaje w pędzlu. I zostawiam do wchłonięcia taki, powiedzmy, przygotowanie skóry, nawilżenie jej. Umyję w tym czasie sobie pędzel. Michę z Omegi. Naprawdę to było trzecie przejście. Trzecie przejście, co mówię? Trzecie golenie żyletką Astra zieloną, gdzie normalnie myślę, że Edwinie w każdej innej maszynce bym ją wyrzucił, a tutaj nawet nie szarpie ta żyletka. Nie wiem, czy to jest wynik idealnego spasowania. Tak mi się wydaje, że jest tutaj kunszt inżynierski tych ludzi, którzy tworzyli tą maszynkę, którzy ją zaprojektowali. Naprawdę maszyna stworzona do codziennego golenia dla ludzi o twardym zaroście, którzy się golą codziennie. No, myślę, że więcej nic dodawać nie trzeba. Zobaczcie, plus taki tego mydełka. Praktycznie troszeczkę na czapce jest osadu, ale tak praktycznie nie zostawia osadu to mydełko na maszynie. Nic, wystarczy przemyć je wodą, wytrzeć ręcznikiem tak naprawdę i nic się nie dzieje. Także myślę, że spróbuję ogolić się czwarty raz żyletką Astra i spróbuję też ogolić się piąty raz żyletką Astra. Mam nadzieję, że nie będzie to. Jak już zacznie mnie szarpać przy czwartym razie, to na 100% wyrzucam, bo zawsze mam zasadę, że golę się trzy razy i to jest to wszystko. Dobra, myślę, że zobaczcie, ta piana się trzyma, troszeczkę się już wchłonęła. Zmyję, nałożymy aftershave'a i gra muzyka. Też bardzo mi się podoba, że ta maszynka jest taka intuicyjna, nie trzeba się jej uczyć, po prostu czujesz, kiedy chwyta włos i jedziesz z tematem. I tu nie ma cerewieli. I tak naprawdę ja znalazłem maszynkę dla siebie i bardzo ciężko mi będzie już zrezygnować, także przeszedłem dość długą drogę, pędzelek umyty, jak widzicie, wszystko jak w najlepszym porządku. Skórkę mam jak młody bóg, także naprawdę polecam każdemu. No powiem wam szczerze, że ja się zakochałem w tej maszynce, naprawdę ekstra. Ekstra sprzęt. Także jest ona oczywiście używana, nie jest kupiona nowa. Za co bardzo dziękuję osobie tej, która pomogła mi w zakupie tej maszynki. Jestem tak naprawdę dozgodnie wdzięczny. I cóż, nałóżmy aftershave'a oczywiście. Clubman. Te dwa produkty są ze sobą po prostu nierozłącznie związane i nierozłączne, że tak powiem. Jeśli ktoś nie miał tego zapachu, po prostu stary, klasyczny, ale nie taki warsowy, tylko tutaj jest
kwiatowy bardziej zapach. Nie dziadkowy, tylko fajny. Lawendowy taki. Z jednej strony staromodny, a dla mnie bardzo nowoczesny zapach. Muszę przyznać, jeśli tak faceci w starych czasach pachnieli. Oko. Mi on bardzo pasuje, ten zapaszek. Można by powiedzieć zapach prawdziwego dżentelmena, taki, który tu jest narysowany, chociaż nie noszę melonika i laseczki, bo jeszcze musiałem sobie jamniczka kupić, żeby go sobie wyprowadzać, ale spoko. Także wąsa, jak ten pan sobie nie zapuszczę, bo nie lubię nosić wąsa, źle bym wyglądał w wąsie. Także to byli dwaj bohaterowie dzisiejszego odcinka. Tego bohatera nie muszę przedstawiać. Jest to pędzelek jaki 24 mm z włosiem Tuxedo. Po prostu maszyna do wyrabiania piany. I cóż. Perła w koronie, można powiedzieć. Razor Rock Game Changer. Polecam każdemu, który się goli. Gościowi, który się goli maszynką na żyletki. Choć jest już ich mało. I cóż. Bardzo dziękuję wam za dzisiejsze spędzenie ze mną czasu przy goleniu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zobaczcie, żadnych podrażnień, niczego, czego więcej chcieć. Także trzymajcie się, do następnego. Pa!